pierwsze. Uzasadnij, że jeśli a jest różne od zera oraz a kwadrat przez b kwadrat równa się a, 2 razy a minus b kwadrat, to a równa się b kwadrat. Czyli tak, mamy tutaj zadanie, żeby coś uzasadnić, czyli udowodnić. I jaki jest w ogóle myk z tymi zadaniami? Więc tak, powiem Tobie szczerze, że też czasem się muszę zastanowić, jak to ugryźć. I najczęściej trzeba po prostu zacząć robić minimum. Ale co mam na myśli, mówiąc minimum? Mam na myśli to, że zawsze jest fajnie mieć z jakiejś strony naszego równania czy nierówności 0. Więc ja sobie to całe przerzucam tam. I mam tak. A kwadrat przez b kwadrat i przerzucam minus 2a plus b kwadrat równa się 0. I teraz patrzę na to, co tutaj otrzymałam. Tu mam ułamek, no nie? I teraz tak przenieśmy się trochę myślami, jakbym miała coś takiego. 5 siódmych plus na przykład 1 czwarta i minus 2 trzecie, no nie? Czekaj. 2 i minus pierwiastek z 3, no nie? Chciałabym to wszystko zapisać w postaci ułamka. To bym musiała tą dwójkę zamienić na coś takiego, że 2 razy 7 przez 7, no nie? Czyli, że coś zrobiłam, ale jednak nic. Z pierwiastkiem 3 tak samo, pierwiastek 3 razy 7 przez 7. I tutaj działa to tak samo. To jest tak zwane rozszerzanie ułamka. Czyli a kwadrat przez b kwadrat minus 2a razy b kwadrat przez b kwadrat plus b kwadrat razy b kwadrat przez b kwadrat. I teraz tak, jeszcze raz. Co tutaj mam? To 2a zamieniło mi się na coś takiego. Jak to skrócę, te b kwadraty, to zostaje mi nadal to 2a. Czyli tak naprawdę za dużo nie zrobiłam, ale po co mi to wszystko było? Bo spójrz, teraz tak to. To wszystko, co zaznaczam teraz, mogę zapisać w liczniku, czyli nad kreską ułamkową. A co mi to da? A spójrz, mam tak a kwadrat minus 2a b kwadrat plus. I tu jak jest? B, 2 plus 2, czyli b do czwartej. Przez b kwadrat równa się 0. I teraz tak, mnożymy razy b kwadrat. Dlaczego? Bo to b kwadrat mi się skróci z tym. I zostaje wtedy mi mój licznik. Widzisz to, czy nie bardzo? No dobra, to zapiszmy. 2 kwadrat minus 2ab kwadrat plus b do czwartej podzielone przez b kwadrat razy b kwadrat równa się 0 razy b kwadrat. To mi się skraca. Zostało mi a kwadrat minus 2ab kwadrat plus b do czwartej równa się 0. Tak, bo 0 razy cokolwiek daje mi 0. I teraz tutaj jest ten taki moment kluczowy zadania. Trzeba zobaczyć, że to wyrażenie tu, to co mamy tu, to nam się kryje wzór skróconego mnożenia. Ten wzór a minus 2 razy a razy b plus b kwadrat. A kwadrat. I on się do czego zwija? On się zwija w taką postać. Czyli w naszym przykładzie nasze a to jest a nasze b to jest b kwadrat. Czyli mam a minus b kwadrat do kwadratu równa się 0. Jeśli w tym momencie tego nie widzisz, daj mi znać. Powiedz, Ola, bo ja tego nie widzę. Możesz więcej o tym powiedzieć, albo zrób więcej przykładów z dowodami. Cokolwiek, jakakolwiek informacja od Ciebie zawsze jest dla mnie na wagę złota. Co dalej? Spójrzmy na to trochę inaczej. Patrzysz ze mną? Popatrz, tu mam jakąś liczbę, no nie? Ona wygląda tak. I ona jest podniesiona do kwadratu. I to równość mi mówi, kiedy ta liczba podniesiona do kwadratu da mi 0.
Ona da mi 0, gdy ten środek będzie równy 0, czyli gdy a minus b kwadrat równa się 0. Czyli a równa się b kwadrat. I to zostało udowodnione. I teraz tak. Co jest w tym zadaniu ważne? Ja mam trochę świra na tym punkcie, żeby rozumieć, co te liczby do nas mówią, bo one właśnie mówią, one krzyczą. A kiedy ja będę ta, na przykład ta na pomarańczowo krzyczy? Kiedy będę zerem, no nie? I dzięki temu, że trochę będziemy odkodowywać te rzeczy, co nam mówią liczby, to jest wtedy łatwiej ogarnąć to, te zadania. No i dobra, idziemy do zadania drugiego, które też jest dowodem. I tak, dany jest prostokąt ABCD, w którym jeden bok jest dwa razy krótszy od drugiego. Słuchajcie, zrobimy tak, że będę to zaznaczać od razu na naszym rysunku. I tak, czyli ten bok widać, że jest dłuższy, czyli ma 2x, to ten ma x i ten ma x. I ten na dole AB też ma 2x. I co dalej wiem? Czyli to jest pierwsze zdanie, już jest zaznaczone. Na boku DC zbudowano trójkąt równoboczny CDE. Patrz na rysunek, czyli zaznaczmy sobie nasz trójkąt równoboczny. Hop, hop. Niech będzie na czerwono. Tak, tak i tak. To jest nasz trójkąt równoboczny. Co ja jeszcze wiem w trójkącie równobocznym? Że te miary tutaj tych kątów, czyli odtąd dotąd mam 60 stopni. Odtąd dotąd mam 60 stopni i odtąd dotąd mam 60 stopni. Czyli tyle rzeczy mam z pierwszego zadania. A jeszcze co? Że te boki, czyli tu mam 2x, a i tu też tego jest dużo. I odcinek EC też ma 2x. To jest odtąd dotąd. I dalej lecimy. Punkt K, tu mamy ten punkt K, jest takim punktem odcinka CE, że kąt BKC jest równy 75 stopni. Czyli wiemy, że tutaj jest 75 stopni. I tak. Co dalej? Udowodnij, że punkt K jest środkiem odcinka CE. Co to znaczy, że jest środkiem odcinka CE? To znaczy, że jak odtąd dotąd jest tak samo jak odtąd dotąd, no nie? Czyli skoro ten mój odcinek ma 2x, to tutaj ta część ma x i ta część ma x, tak? Bo nasz odcinek EC składa się z odcinka EK plus YKC, no nie? I oni twierdzą, że musimy udowodnić, że punkt K jest środkiem odcinka. Czyli musimy udowodnić, że tutaj jest X. I jak to zrobimy? Że jakby tu był X, i tu mam x. To z jakim się robi trójkąt? Trójkąt równoramienny. Ja go tutaj zaznaczę. Dobra? Wyciągnę to. I tu mamy co? K, tu mamy C i tu mamy B. I tak, ten na dole tu ma 75 stopni. Tu wiem, że jest x. A ile stopni ma ten kąt tu? Nazwijmy go alfa. Alfa plus 60 stopni musi się równać 90 stopni. Dlaczego? Bo miary kątów w prostokącie wynoszą zawsze 90 stopni. Każdy kąt wynosi 90 stopni. Więc alfa równa się 90 stopni minus 60 stopni, czyli 30 stopni. Więc tu już mam 30 stopni. Muszę obliczyć ten kąt. Nazwijmy go beta. Więc tak. Beta plus 75 stopni plus 30 stopni musi się równać 180 stopni. Dlaczego? Bo suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni. Więc beta to się równa 180 stopni minus 75 stopni minus 30 stopni. To się równa 180 stopni minus 105 stopni, a to się równa 75 stopni.
Czyli w tym miejscu napiszmy sobie 75 stopni. Więc ten kąt jest taki sam jak ten. I co to mi daje? To, że to musi być x. I w ten sposób udowodniliśmy to, co mieliśmy udowodnić. Teraz pytanie, dlaczego tu już jest koniec dowodu? Bo tak, nasz trójkąt, będę pisała na klawiaturze, bo ja brzydko piszę generalnie, więc tak, trójkąt, trójkąt CKB jest trójkątem równoramiennym, ponieważ kąty między podstawą a kąty między ramionami a podstawą są takie same. Wynoszą 75 stopni. Skoro ksykioro to jest trójkąt równoramienny, którego jedno ramię BC wynosi x, na wieś najpierw, tą informację znamy ze treści zadania, to drugie ramię KC też musi mieć miarę x. I tak, dobra. Tak. No a nasza miara x to jest połowa odcinka. I tak dalej. Odcinek EC wynosi 2x. To jeśli odcinek KC wynosi x, to odcinek EK też musi wynosić x, więc punkt K jest środkiem odcinka KCE. I tak niestety to czasem wygląda jak elaborat na języku polskim, a mamy matematykę. I jeśli masz pytania do tego zadania, to jak zwykle daj znać. I ja wiem, że te zadania z planimetrią są takie trochę dziwne na początku kariery robienia dowodów z planimetrii, bo nie ma tu dużo liczenia. No powiedz szczerze mi, że no tutaj te obliczenie, no to nie jest jakiś super szał matematyczny 90 minus 60, no nie? Tylko bardziej znajomość tych wszystkich własności. To robi dużą robotę. No i dobra, idziemy do zadania trzeciego. Tak chwilę chciałam pauzę zrobić i dla ciebie, i dla mojego mózgu też. I kolejne zadanie jest z ciągami. Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 2. No to piszmy. A1 równa się 2. Czwarty równa się 14. Suma 6 nie wiemy. I co wiemy? Wiemy, że w tablicy maturalnej są wzory na sumę. Można sumę policzyć na dwa sposoby. Tu wrzucam ten wzór. I ja to pokażę Tobie na dwa sposoby, jak policzyć. Więc tak, pierwszy sposób, gdy liczę sumę 6 z tej pierwszej części, czyli to będzie pierwszy sposób, a to będzie drugi sposób. I tak, a1 plus a6 przez 2 razy 6. Czyli co potrzebuję tu wyliczyć? Potrzebuję tu wyliczyć a6. W zadaniu mam podane a1 równe 2 i a4 równe 14. I co mi to tak naprawdę daje? To, że jak mam wyraz a1, a2, a3, a4, a5, a6, to tak, to znam. I tu to znam. Więc tak,
Jak do A1 dodam R, otrzymuję A2. Jak do A2 dodam R, otrzymuję A3. Jak do A3 dodam R, otrzymuję A4. Czyli moje A1 plus 3R równa się A4. Więc 2 plus 3R równa się 14. 3R równa się 14 minus 2. 3R równa się 12. Dzielimy to przez 3. R równa się 4. I dzięki temu, że mam już R, mogę obliczyć moje A6. A w jaki sposób? No popatrz, do A4 tym razem dodajemy R i jeszcze raz dodaję R. Więc mam tak. A4 plus 2R równa się A6. Czyli co my mamy? 14 plus 2 razy 4 równa się A6. Czyli A6 równa się 14 plus 8. A6 równa się 22. Podstawiamy tutaj. Jest A1 plus, tak, możemy to skrócić, 1, 3. Czyli mamy 3 razy A1, czyli 2 plus 22 równa się 3 razy 24. 3 razy 20 jest 60 plus 12, otrzymujemy 72. To był pierwszy sposób. Teraz policzmy drugi sposób. Drugi sposób, czyli drugi wzór. Jest S6, to się równa. 2A1 plus 6 minus 1 razy R podzielone na 2 razy 6. 1, 3. To się równa. R obliczamy, mamy tu już wyliczone i z tego skorzystam, bo w ten sam sposób będę tutaj to liczyła. Czyli jest tak, 2 razy 2. Czekajcie. Więc tak, 2 razy 2 plus 5 razy 4. I to mamy razy 3. To się równa. 4 plus 20. Razy 3, to się równa 24 razy 3, czyli otrzymuję 72. Obydwie metody są dobre. Wszystko zależy od tego, co chcesz liczyć. Jeśli liczysz tą pierwszą metodą, to masz więcej roboty, bo musisz obliczyć A6. Czyli ja do końca nie polecam, bo więcej liczysz, a w tym już wystarczy tylko wyliczyć R w tej drugiej metodzie. Znaczy w tej drugiej części tego wzoru. No i został nam jeszcze jeden punkt. Jedno zadanie czwarte. I tak. W zadaniu czwartym co mam? Mam punkt A równy 1 minus 4. Mam punkt B 4, 5. Mam punkt C minus 5, 2. I wiem, że to są wierzchołki trójkąta równoramiennego. Oblicz długość ramienia tego trójkąta. I tak. Ja mam trójkąt, no nie? I tak. A, B, C. I na czym to zadanie polega? To zadanie polega na tym, że muszę obliczyć wszystkie długości. Czyli muszę obliczyć długość A, B. Muszę obliczyć długość B, C. I muszę obliczyć długość A, C. Dlaczego? Bo muszę poszukać dwie długości takie same. Dlaczego dwie? Bo ja mam trójkąt równoramienny, to ma dwa boki takie same, tak? Są to ramiona. I tylko dzięki temu będę wiedziała, która wartość to są te ramiona, bo będę miała dwie takie same wartości. Może to teraz dla Ciebie brzmieć bla bla bla, bla bla, ale uwierz, jest sens w tym. Wkleję to, co jest w tablicach odnośnie wzorów. Tak. Tutaj jest taki wzór. A ja sobie lubię robić to po swojemu. W sensie tak, robię ogromny pierwiastek. To jest ten pierwiastek tu. Czyli wszędzie mam to samo. Ogromny pierwiastek. Nawias, nawias, nawias. Minus, minus, minus. Kwadrat, kwadrat, kwadrat. Plus, 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 nawias, 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 minus, 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 kwadrat, kwadrat, kwadrat. Czyli mam wszystko to przygotowane do
uzupełnienia. I tak, zaczynamy od A. Więc tak, to stoi dalej, czyli te wartości wpisuję tu 1, minus 4, 1, minus 4. Na mój punkt B jest tu i tu, więc odejmuję od B 4 minus 1 i tu jest co 5 minus, minus 4. I tu będzie 4, tu będzie 5 i został nam punkt C, czyli mamy tak minus 5, minus 5, 2 i 2. Możesz sobie to robić po kolei, podstawiać te liczby, bo w tym wzorze to działa tak, że zawsze mam tutaj tą, ten drugi punkt, no nie? I najpierw jego są, widzisz, liczby, a później jako ten drugi są wartości od tego drugiego. To jest to, a tutaj jest to. Dlatego ja tutaj tak to uzupełniłam, bo mi jest wygodniej po prostu w tym momencie. I tak to. Mi jest potrzebne miejsce. No i dobra, lecimy. Więc tak, pierwiastek 4 minus 1 to jest 3 do kwadratu. 5 plus, to mamy 5 plus 4 to jest plus 9 do kwadratu. Tu mamy co? Minus 9 do kwadratu plus minus 3 do kwadratu. A tu mamy minus 6 do kwadratu plus 6 do kwadratu. Bo to jest 2 plus 4. To się równa. 3 do kwadratu to jest 27 plus 81. Tu też mam 81 plus 27. A to jest 36 plus 36. Więc tak, tu mam pierwiastek z 72 i teraz tak, 81, 81 plus 27 to jest 108, gdzie to się równa 108 i to się równa pierwiastek ze 108. Czyli które są takie same wartości? No, AB ma pierwiastek ze 108. BC też jest pierwiastek ze 108 i AAC ma pierwiastek z 72. No i jeszcze ten pierwiastek ze 108, co możemy zrobić? 108 podzielimy na 9. 108 to się równa tak. 9 razy 12. Czy jest to pierwiastek z 9 razy 4 razy 3, więc otrzymuję pierwiastek z 9 razy pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 3. Czy jest to 3 razy 2 razy pierwiastek z 3, czyli 6 pierwiastków z 3. Tyle wynosi długość ramienia tego trójkąta. No i zapraszam Ciebie na kolejną część jutro.